Kaniowie trwa prawdziwy festiwal zakupów. Samochód, podjazd, telefon, komputer, no i remont w sypialni. Demolka. Wszystko się u was pozmieniało. W zasadzie 4 lata temu zrobiliśmy tą sypialnię tylko po prostu tak, żeby było. Rzuciliśmy tutaj jakiś kolor byle jaki i no w zasadzie od zawsze nie podobała mi się ta sypialnia. Źle mi się tutaj spało. A jak wygląda aktualnie wasza sytuacja finansowa? Bo widzę, że nie oszczędzacie. Miałem nagrodę barburkową, która wynosi równowartość pensji podstawowej. No. Do tego jakaś tam 14 pensja, jakieś premie. No i mocno my odczuliśmy po prostu ten napływ gotówki, tak. Stanęliśmy w końcu na nogi. Więc naprawdę ostatnie miesiące były dla nas bardzo udane. Dorota, Kamil opowiada o zarobkach, ale ja widzę, że po prostu wydaje i wydaje. Ja też nie mogę go cały czas kontrolować i wisieć nad nim, bo jest dorosłym facetem, tak? Ten wariat to nawet czasy zabukował. To nadpłacacie ten kredyt? Wiesz co, na to przyjdzie jeszcze czas. Bardzo dużo sobie odmawialiśmy rzeczy. 2 lata sobie nie kupiłam, nie wiem, porządnej sukienki. Mówię, teraz mamy taką sytuację, że możemy sobie troszeczkę na więcej pozwolić. Więc mówię, no czemu nie, tak? Słuchaj, a jakbyś tą dolną podważył i to razem z tym pójdzie? Tak, tak. Wszystko idzie, pójdzie. Wszystko pięknie idzie. A co to jest? To jest... Klej. Dasz radę. Na siłownię chodzisz, dasz radę.